Do czego chciałbyś przekonać ludzi? Do tulenia się częściej, serio, i do mówienia sobie, że wszystko jest ok. Co chciałbyś przeżyć? Więcej niż wydaje mi się, będzie mi dane. Co ostatnio tobą wstrząsnęło? Nonstop coś, ale najbardziej takie osobiste rzeczy, więc puściłem sobie taki grecki zespół Estella i tańczyłem sobie i sobie płakałem. I to tak emocjonalnie najbardziej mną wstrząsnęło znowu. Co byś zrobił, gdybyś był prezydentem Polski? Sporo błędów przypuszczam, ale starałbym się najlepiej jak mogę, żeby było więcej tych, tego tulenia. Komu bez wahania pożyczyłbyś milion złotych? Chcesz? Hmm, pytanie. Gdybyś był kobietą, to? To walczyłbym dużo, dużo dla, dla swoich praw. Gdy zamykasz oczy i starasz się zasnąć, to widzisz? Pewnie zależy od nocy, ale widzę to, co mnie zastanawia. Z reguły jeszcze leżę jakiś czas i cokolwiek mnie właśnie zastanawia w danym momencie, jeszcze mi chodzi po głowie jedną. Czy muzyk powinien być autorytetem? No i widzisz, trudne pytanie, bo oczywiście, że chciałbym, bo uważam, że swoje poglądy, inaczej bym ich nie miał, uważam je za jakieś tam prawidłowe, a z kolei dla kogoś mogą być zupełnie inne. I tutaj po prostu kwestia tego, czy sięgamy po ten autorytet z własnej woli, czy nie, bo można robić filmy. Albo muzykę zupełnie inaczej można robić tak odważnie jak Tarantino. I tak ja staram się robić odważnie swoją muzykę, nawet jeśli to oznacza, że będą tam treści, które bulwersują. No ale tak wybrałem robić, więc to my powinniśmy sobie dobierać autorytety, a nie na muzyką chyba jest dane decydować, czy nimi jesteśmy, czy nie. Z czego pod żadnym pozorem nie można w życiu. Zrezygnować. Dla mnie osobiście z chęci do działania i do robienia czegoś. Jak siedzę za, za długo na dupie za przeproszeniem, to, to jest mi z tym źle i to ociera się o jakieś stany depresyjne. Wydaje mi się, że nie można rezygnować z próbowania czegokolwiek. I największy grzech młodości na koniec. Może to słowo na N? Okej. Okay. Za to bym sobie w każdym razie dał plaskacza. And word. Yeah. Okej. Okay. Dziękuję. <laughs> Dzięki.